STS. Wspieramy polski sport. Dawid, dwa świetne skoki treningowe, coś w kwalifikacjach nie zadziałało, czy też to był dobry skok, a warunki nie pozwoliły? Warunki na pewno się zmieniły pod koniec tej serii, już wróciliśmy do niższej belki, a warunków pod narty za bardzo nie było i ciężko było odlecieć. Tak naprawdę moim zdaniem ten skok był całkiem okej. Okay. Czułem, że za progiem właśnie te nartki nie współpracowały, były troszeczkę takie wiszące, co by mogło sugerować, że jednak tam było trochę z tyłu. Po rozmowie z trenerem będę wiedział więcej. W mojej ocenie te wszystkie skoki były na takim dobrym dzisiaj poziomie i do jutra pracujemy dalej. Można powiedzieć, że trzymasz cały czas ten dobry poziom. Nie, ja pracuję nad tym, żeby był coraz lepszy. Dzisiaj czytaliśmy taki fragment rozmowy twojej z Włodzimierzem Szaronowiczem, który powiedział, że on czekał na to 10 lat, a ty powiedziałeś, nie, na to pracowałem 10 lat. Zgadzam się z tą drugą wersją oczywiście. Dawid, wielka kroki w przygotowanie. Było miękko, czy my tutaj przesadzamy z tym wszystkim, że ta śnieżyca taka straszna? Jeżeli chodzi o serie treningowe, to było miękko, ale też myślę, że widzieliście, jakie były warunki. Ten śnieg cały czas sypał. I była cały czas taka pokrywa w miarę świeżego śniegu. To było takie w miarę miękkie, ale też doskonale o tym wiedzieliśmy. Zarówno trenerzy, jak i później starter też przed samym skokiem każdemu dawał znać, że jest troszkę miękko, żeby sobie uważać i chyba nie było żadnych większych problemów. Takie mieliśmy warunki, w takich trzeba było po prostu skakać. Jak wyglądał tydzień po prodatce? Normalnie, pracowicie jak zwykle. Ale była jakaś taka chwila radości chociaż. To w predato się cieszyłem na skoczni, a później tak naprawdę dalsza praca, bo to nic nie zmieniło w moim życiu jakoś diametralnie. Wiem, że te elementy, nad którymi muszę pracować, dalej muszę nad nimi pracować, to nie jest jakiś zamknięty etap i na tym się koncentruję, bo tylko to mi może dać pozwolić poprawiać swoje skoki. Dzisiaj te zawody odbywają się w trochę innej atmosferze, po raz kolejny zresztą w historii w Zakopanem, to czuć też tam u was w szatniach, czy i tutaj na trybunach widać to? Przede wszystkim myślę, że słychać, że ta skocznia nie ma aż takiej wrzawy tutaj. Taką mamy sytuację, to też trzeba uszanować i myślę, że w niedzielę sobie tą atmosferę odbijemy.